40 zł za darmo dla każdego gracza Fortnite'a, jako nagroda gwarantowana. Właśnie w Fortnite pojawił się nowy event, który jest stworzony przez Epic Games na Halloween i dzięki temu możemy zyskać 40 zł. I jedno co musisz zrobić, tak naprawdę jednym głównym wymaganiem, jest to, żebyś posiadał konto w Fortnite na Epic Games. No i potem powiem ci wszystko co musisz zrobić, żeby odebrać właśnie te 40 zł. No i jak to wszystko działa, skąd ta promocja, na co możesz je wydać, no i po prostu jak to wszystko będzie działać, także polecam ci obejrzeć ten materiał, bo naprawdę każda osoba, która chce i jest w tym momencie na filmie, może po prostu odebrać te 40 zł, pomimo tego, że posiada, nie posiada na przykład konta, jest to dla każdego i powiem wam jak to zrobić. Ale ty drogi widzu, pamiętaj szybko, żeby teraz walnąć mi subika, łapeczkę w górę, no bo wbijamy te 75k subów, także proszę pomóż, wbijmy te 75k, no i wpisz oczywiście kodzik SEIKAMSTAR w sklepie, no bo z każdym kodem po prostu wspierasz mój kanał w rozwoju, także koniecznie używajcie kodu SEIKAMSTAR, dzięki każdemu, kto ma suba i kodzik w sklepie. O co chodzi w tej nowej promocji, jak odebrać te 40 zł? Promocja jest taka jak kiedyś, czyli po prostu Epic Games w celu promocyjnych swojej platformy, czyli Epic Games Store'a, rozdaje po prostu właśnie kupony na 40 zł. Można je właśnie zrealizować w Epic Games Store'ze, no i te kupony są tak naprawdę dla każdego, no bo w bardzo prosty sposób można je odebrać. Promocja zaczyna się już niedługo, no bo zaczyna się ona w ten poniedziałek, czyli tak naprawdę już jutro będziemy mogli skorzystać z tej promocji. No i jest ona, tak jak mówiłem, właśnie Halloweenowa w celach promocyjnych. Dlaczego warto z tego skorzystać? Dlatego, że takich promocji będzie już tylko mniej. Takich promocji na początku Fortnite'a było dosyć dużo, gracze mega z tego korzystali, ale po prostu Epic Games coraz mniej prowadzi już tych promocji, no bo jak wiecie, no jest to jednak duży koszt i będzie ich coraz mniej, także łapcie póki jeszcze po prostu ta promocja jest. A teraz jak to odebrać i jak to wszystko działa? Kupon tak naprawdę jest na 40 zł i jest on dawany na Epic Games Store na wasze konto. Żeby go odebrać, musicie wziąć udział w promocji. No i jedynym warunkiem odebrania tego kuponu jest oczywiście posiadanie konta, a drugim subskrypcja newslettera. Co to jest? Jak to zrobić? Po prostu musisz zasubskrybować newsletter Epica, czyli to jest coś takiego, że po prostu Epic Games będzie jak raz, dwa w miesiącu wysyłać maila, że wow, mamy tutaj jakieś nowe gry, może chcesz spróbować, może chcesz zagrać, i po prostu będzie was informować na mailu w nowościach i to jest wszystko. Ten mail oczywiście od razu możesz kasować. I to jest tak naprawdę wszystko. A teraz jak to zasubskrybować, jak się do tego zapisać i co zrobić, jeśli ktoś już ma zasubskrybowany newsletter. Tutaj wygląda to w ten sposób, że po prostu wchodzisz na swoje konto Epic Games przez stronę, także logujesz się na Epica swoim kontem Fortnite, no i po prostu przychodzisz w opcję. Po przejściu w opcję masz tam w taką małą właśnie zakładeczkę subskrybuj newsletter i to sobie zaznaczasz i w tym momencie już jesteś zapisany i ten kupon na 40 zł po prostu stanie ci w najbliższych ciągu tam kilku dni, prawdopodobnie tak tego samego dnia, po prostu przyznany i będziesz go miał na swoim koncie Epic Games Store. A teraz na przykład co zrobić, jeśli tak jak ja, masz zasubskrybowany ten newsletter, czy też dostaniesz nagrodę, czy nie. W tym wypadku wygląda to w ten sposób, że tak, dostajesz bez problemu nagrodę i jest ona w ciągu 24 godzin od aktywacji tej promocji przyznawana na twoje konto, także jeśli masz newsletter zarejestrowany, już zapisany, no to po prostu od razu dostajesz i nie musisz nic po prostu robić. Kolejną rzeczą jest, jak to wszystko będzie wyglądać i gdzie ten kupon odebrać. No ten kupon będziesz miał od razu na koncie Epic Games Store, czyli po prostu wchodzisz na swojego Epic Games Store, tam gdzie pobierasz aktualizację, no i tam w zakładce właśnie promocji będziesz miał ten kuponik i możesz sobie go dowolnie właśnie wydać. No i to jest tak naprawdę wszystko z najważniejszych informacji, aczkolwiek odnośnie samej promocji. Najważniejsze rzeczy jeszcze o samej promocji, czyli promocjach kupon możesz wydać do 15 listopada do godziny 21, także warto na to zwrócić uwagę, dlatego że żeby wam ten kupon nie przepadł, nie jest on aktywny parę miesięcy, nie jest on na zawsze do wydania, tylko po prostu w tym czasie tego miesiąca, czyli do 15 listopada. Kolejną rzeczą jest, że wartość produktu, na którą będzie stosowany ten kupon, będzie po prostu minimalną wartością 59,99, czyli jeśli chcesz użyć kuponu zniżkującego o 40 zł, no to wartość produktu, którego kupujesz, musi być warta właśnie te prawie 60 zł. Jest to właśnie w tym celu, tak jak zawsze co promocję, no żeby po prostu ludzie nie kupowali za darmo wszystkiego, tylko żeby jednak zapłacili te 20 zł, nawet już po tej dużej zniżce. I tak to się opłaca, bo żadna inna strona, żadna inna
inna właśnie tutaj tak naprawdę platforma, Steam czy Origin czy Uplay, nic po prostu nigdy nie mają aż takich promocji, bo wy ten voucher macie wydać nawet na rzeczy, które już są objęte promocją i po prostu wychodzi wam to prawie za darmo. W poprzednich promocjach strasznie dużo moich widzów i znajomych korzystało z tego, no i szczerze polecali, no bo jest to po prostu free cash. No i tutaj jeszcze taka jedna ważna rzecz, którą znalazłem w oficjalnym artykule, że Epic Games zaznacza, że ten voucher prawdopodobnie nie będzie możliwy do wydania w zakupach w grach online. Co to oznacza? Czyli jeśli wejdziesz bezpośrednio do Fortnite'a, no to po prostu jeśli będziesz chciał kupić właśnie ze sklepu tam V-Dolce, no to niestety nie będziesz mógł raczej tego zrobić. Epic Games zaznacza, że wszystkie zakupy muszą być realizowane w Epic Games Store. No i teraz powiesz, wow, ale lipa, nie mogę skorzystać z Fortnite'a, wychodzę z filmu. No właśnie, nie do końca, bo ja znalazłem taką ciekawostkę i tutaj w tym momencie nie powiem wam, czy to właśnie działa, czy nie działa, ale według oficjalnego opisu Games powinno działać. Jak wiecie, możemy kupować tak naprawdę na dwa sposoby w Epic Games. Czyli pierwsza, wchodzimy do Fortnite'a, do sklepu i doładowujemy V-Dolce, czy to też kupujemy pakiet. I tak tego kuponu nie wykorzystamy. Ale ostatnio Epic Games dodało ciekawą opcję na swoim Epic Games Store, że jeśli wejdziemy w zakładkę Fortnite w grach, to ukaże nam się taki widok. Jest to widok wszystkich przedmiotów z Fortnite'a, które możemy kupić. I dlaczego to pokazuje i jak to ma działać? No jest to właśnie o tyle ciekawe, no że teraz jak widzicie po prostu te rzeczy mają cenę, no i mamy też V-Dolce i pakiety. No i generalnie działa to w ten sposób, że możemy z Epic Games Store'a kupić po prostu te pakiety. No i dlaczego jest takie ważne? No bo według oficjalnego opisu, jaki Epic Games udostępniło, no to nic nie ma tam wspomnianego, że nie możemy sobie takich pakietów kupić przez Epic Games Store'a używając naszego właśnie tego kuponu, tylko możemy sobie właśnie zrobić to właśnie w ten sposób. Czy to będzie działać, czy nie? No i tutaj pojawia się taki problem, że ja wam tego nie powiem. Ja osobiście polecam to po prostu sprawdzić. Moim zdaniem opisane jest to tak, sprawdzałem w dwóch językach na oficjalnym artykule, więc nie jest jakiś błąd w tłumaczeniu. Po prostu jest to opisane na moment nagrywania tego filmu, tak że po prostu nie kwalifikują się tylko rzeczy bezpośrednio z gry, no ale rzeczy jeśli są już na Epic Games Store, no to powinny się kwalifikować. Także czy będzie można to kupić? Niestety nie wiem. Ja osobiście na pewno sobie spróbuję to kupić, odbiorę ten voucher i spróbuję pewnie taki pakiet zakupić, zobaczyć, czy się dał po prostu przez Epica. No bo tak mówię, wychodzi na to, że powinno się dać. Taki jakby opis dał nam Epic Games. Jak ten się wyglądać, niestety nie wiem. Ale też fajnie jakbyście wy sprawdzili, czy to nie działać. Dajcie znać mi, no po prostu tak jak mówię, może da się po prostu ominąć ten system Epica i kupić bezpośrednio właśnie przez Epica, no bo jakby Game Store'a, no po prostu może tak zrobią tą promocję. Także być może również gracze Fortnite zyskają i może będzie się dało kupić V-Dolce, czy będzie się dało kupić pakiety, bo z tego co kojarzę, chyba przy poprzednich pakietach, jakby promocjach, nie było chyba tak właśnie tych pakietów w tym Epic Game Store, więc tam raczej możliwość skorzystania z tego no nie była za duża. No i teraz jeszcze taka informacja, bo ktoś powie, Kamstar, ja nie mam komputera, no ja mam tego Epica, jak pobrać, jak to wygląda? No i tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że możesz również korzystać z tej promocji. Wystarczy, że na przykład właśnie sobie zarejestrujesz się na jakimś komputerze, czy to kogoś z rodziny, czy to brata, siostry. Nie musisz wcale grać na tak naprawdę komputerze, tylko po prostu wystarczy sobie skorzystać właśnie z jednorazowego użycia. Zasubskrybujesz to, odbierzesz i wydasz ten voucher. No i teraz co zrobić, jeśli vouchera nie da się wydać na Fortnite'a? Na przykład w poprzednich właśnie promocjach nie dało się go wydawać na Forta. No i tutaj moi widzowie zawsze nakład proponowali, no żeby sobie kupić jakieś gry i dużo właśnie z moich widzów po prostu kupowało jakieś tam giereczki, no bo można było dorwać naprawdę super, ale to super gry, które kosztowały na przykład tam właśnie po 20 zł po tej promocji już z tym voucherem, a normalnie na innych stronach były na przykład po 100 coś złotych, także warto sobie to ogarnąć, no bo tak mówię, jest to bardzo duża promocja, no i warto po prostu z tego korzystać, bo tych promocji będzie coraz mniej, także kupujcie gierki, odbierajcie voucher, bo warto. Wpadajcie na socjale, pamiętajcie przy zakupach kocik Say Kamstar w sklepie. No jak macie jakieś uwagi, informacje, śmiało piszcie. Ja wam przedstawiłem to, co jest w oficjalnym artykule. No i mam nadzieję, że te rzeczy z Fortnite'a da się kupić. Bardzo dziękuję za uwagę, do następnego. Zapraszam na streamki, które są codziennie. No i tak naprawdę to tyle. Do następnego, trzymajcie się, siema.